My ogromnie się cieszymy, że możemy się spotkać po ponad półtora roku, bo ta nasza działalność, aktywność taka na poziomie ogólnopolskim nie była możliwa i dzisiaj jest taka okazja, zamanifestujemy naszą wiarę tutaj na Jasnej Górze. W każdym razie cieszymy się, że jesteśmy razem i dzisiaj też ma miejsce taki ważny moment, który był odkładany przez ponad rok, mianowicie wybór nowego zarządu Akcji Katolickiej, także nowi ludzie, nowe siły, ufam, że nowe pomysły. A na Jasnej Górze dzisiaj jesteśmy po to, żeby się modlić za Polskę, za Kościół w Polsce, szukać właśnie tych dobrych natchnień, umocnienia z góry, ale też takich właśnie intuicji duszpasterskich, co możemy zrobić, żeby ta wiara w katolickiej Polsce od ponad 1000 lat była szanowana. I co my możemy jako ludzie wiary, jako katolicy zrobić, żeby właśnie tę wiarę promować i nie być powodem do zgorszenia. Oczywiście chorób, bo jest dwóch księży i ja, ale w minionych latach to był ksiądz Niżnik i ksiądz Żdanok, czyli asystenci diecezjalni od samego początku związani z akcją. Ja nie wiem, czy mam taką moc sprawczą, ale bym cieszył się, jakby kontynuowali swoją misję, bo po prostu znakomicie znają i państwa, i środowisko nasze, ale nie wiem, czy... Przybywamy w swojej jubileuszowej pielgrzymce na Jasną Górę pod hasłem z Maryją w obronie wiary. Dlatego, że wiemy, my doskonale, że z Maryją można wiele, że z Maryją można wszystko. To ona była pierwszym apostołem. My z niej mamy brać przykład. I ja dzisiaj jako kobieta stojąc w kościele nie mogę się doczekać, kiedy pójdę tam już niebawem do kaplicy Matki Bożej, by spojrzeć jej w twarz na żywo. Powierzę jej wiele rzeczy, z którymi przybywam na Jasną Górę. Osobistych, rodzinnych, ale nade wszystko w tym czasie pielgrzymowania Akcji Katolickiej, tych wszystkich, które są związane z dziełami Akcji Katolickiej, które gdzieś tam zostały trochę poprzerywane, ale widzę, że ta siła po członkach, którzy przybyli dziś na Jasną Górę, zabrakło nam miejsc noclegowych, więc to pokazuje, że chcemy się spotykać, chcemy działać, chcemy być aktywni i swoją siłę spożytkować na korzyść Kościoła. Teczka i dokumentację, w której znajdują się dekrety, sprawozdania wasze, w których znajdują się wszystkie niezbędne informacje, które dostajemy od państwa z diecezji. Następny ogólnopolski koncert pieśni patriotycznej, już mamy to uzgodnione, odbędzie się 13 listopada tego roku. Takie mam marzenia, żeby Kościół i w rzeczywistości wierni świeccy, bo to o nas jest powiedziane w dekrecie o apostolstwie świeckich, że mamy powołanie do świata, żebyśmy je rzeczywiście odkryli, bo w tym świecie jest potężny chaos i mamy odkryć to, pokazać piękno człowieka, żeby nie uciekał w różnego rodzaju imitacje, wychodził nawet poza własną naturę, żeby na nowo powrócił do Boga. Głosić Ewangelię nadziei, jak uczył Ojciec Święty właśnie w tym świecie i nie być tym Kościołem statycznym, który czeka, tylko tym Kościołem dynamicznym, który wychodzi na peryferię i niesie orędzie Ewangelii każdemu człowiekowi. I oczywiście, jeżeli ten drugi człowiek będzie chciał przyjąć tą Ewangelię, szanujemy jego wolność, ale również chcemy być strażnikami tych miejsc świętych, żeby nie dopuszczać do profanacji, do takiego kolokwialnie mówiąc nabijania się i uprzykrzania wiary osobom wierzącym. Najpierw witam was wszystkich już w takiej szerszej formie. Niezwykle się cieszę, że jesteście. Bogu niech będą dzięki, że mija pandemia i możemy się spotkać. Naprawdę, wielka radość w moim sercu. Zaraz wszystko wyjdzie też na zewnątrz, pewnie znacie mnie. Ale naprawdę niezwykle się cieszę, że jesteśmy w takim gronie, że możemy tu być u Matki Bożej, dziękować za to jej wstawiennictwo, za wysłuchanie naszych próśb o ustanie pandemii. Dziękujemy za to, że możemy być i że dzisiaj mogły dokonać się w końcu spotkanie Rady Krajowego Instytutu, na którym dokonaliśmy wyboru. Jest we mnie dużo obaw co do przyszłości. Myślę tu o stanie Kościoła katolickiego w Polsce, co nie znaczy, że nie mam nadziei, ale jestem realistą i wiem, że sytuacja jest dosyć trudna, złożona.
Ja młodzieży w kościele, młodzież w kościele widzę w zasadzie tylko na bierzmowaniach albo na spotkaniach młodzieży specjalnie dla nich przeznaczonych, ale dzieci i młodzieży nie ma, albo jeśli są, to w jakimś ograniczonym zakresie. Także ta demografia kościoła, demografia wiary, ona się zmienia i no, nie chodzi o to, żeby popadać w czarnowictwo, tak? Bo my jesteśmy ludźmi nadziei, ale obawiam się, że ta jesień, kiedy będziemy mogli się policzyć w kościołach, może być takim smutnym doświadczeniem, przykrym. Tak się złożyło, że teraz mamy jubileuszową, 25. pielgrzymkę, ale w czasie pandemii była 90. rocznica powołania akcji katolickiej przez kardynała Augusta Klonda. I dziś za ten moment chcemy mu wyrazić swoją wdzięczność przed tablicą kardynała Klonda za powołanie akcji katolickiej. Staramy się swoimi wartościami chrześcijańskimi przenikać te środowiska i te struktury, w których tworzy się prawo, w których tworzy się obraz, i tam musimy być. Bo jeśli nas tam nie będzie, to te przestrzenie wypełni kto inny. I tam muszą być katolicy. Tam my musimy wnosić swoje świadectwo życia wiarą. I to czynimy. Przyszliśmy do naszej Matki, Pani i Królowej, danej ku obronie naszego narodu. Dla mnie jest to szczególny zaszczyt, ale i okazja, by podziękować właśnie Państwu, akcji katolickiej w Polsce, za solidarność od początku powstawania dzieła Radia Maryja i dzieł przy nim dalej powstającym. Bóg zapłać nie tylko za wspieranie, ale współtworzenie, współstaranie się o częstotliwości dla Radia Maryja. Wielu z nas jeszcze pamięta, jak to było niełatwo, ale nie poddaliśmy się. Naszym zawołaniem jest nigdy się nie poddać. Kościół ma jedną księgę, za którą podąża, ma tradycję swoją, i jeżeli będzie wyraźny w swoim przekazie, znajdą się ci młodzi ludzie. To, ten radykalizm Ewangelii, to my nie domyślamy się, ale przykłady nam pokazują tego, że trzeba zapalać tych młodych ludzi. Nie jakąś, kolokwialnie mówiąc, gadką, ale własnym przykładem. Trzeba być takim znakiem i oni ten znak jak odczytają, ale też takim znakiem, który się usunie i pokaże, skąd bierze siłę do tego, żeby działać, prawda? Że to nie ja, prawda, tylko Chrystus stoi za mną i On ma odpowiedź na wszystkie pytania. Ja jestem tylko narzędziem w Jego rękach, ale wiemy, że Chrystus posługuje się różnymi narzędziami. Każdy człowiek dzisiaj jest potrzebny i my w Kościele musimy sobie zdać jeszcze jedną sprawę kluczową i w akcji katolickiej, że odchodzimy od takiego tradycyjnego modelu duszpasterstwa na rzecz właśnie zwrócenia uwagi na jednostkę. Musi się Kościół różnić orędzie akcji katolickiej od orędzia marksistowskiego i my mamy pewne klucze, pewne narzędzia. To też jest taki apel do hierarchów Kościoła. Otwórzcie się na wiernych świeckich, tych, którzy w duchu Ewangelii i autentycznego nauczania Kościoła chcą iść i pomagać wam dźwigać krzyż Chrystusa. Stacja pierwsza. Pan Jezus na śmierć skazany. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, błogosławimy Ciebie. Żeś przez krzyż i mękę swą Piłat wydaje wyrok na Jezusa Chrystusa. Zbawiciel świata zostaje skazany na śmierć krzyżową. W starożytnie żydowskiej chodziło o to, aby uciszyć niewygodnego mistrza z Nazaretu, którego słowa poruszały nawet najbardziej zatwardziałe sumienia. Lecz tym, którzy pławili się w grzechu, nie podobał się taki niepokój serca. Życie w grzechu i zakłamaniu im się podobało. Dlatego taką agresją reagowali na słowa prawdy, którą głosił Chrystus. Ta sama sytuacja rozgrywa się i dziś, gdy nauka Ewangelii głoszona przez Kościół Chrystusowy coraz częściej jest niewygodna. Nieważne, że nikogo nie obraża, nie krzywdzi, nie poniża. Ważne, że porusza sumienia. Ważne, że przeszkadza w wygodzie grzechu.
Dlatego przychodzi bunt względem nauki Kościoła. Dlatego dochodzi do niszczenia świętych wizerunków. Dlatego rodzi się agresja względem księży. Przepraszajmy dobrego Boga za akt agresji względem Kościoła Chrystusowego. Ojcze nasz, gdzie jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dziś i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Przed nami jutro, kolejne lata. Jest pytanie, jaki będzie Kościół po pandemii, jaka będzie sytuacja Kościoła. Z jednej strony mamy, myślę, tak jak każdy człowiek wierzący, chrześcijanin, dużo nadziei, ale niepokojów też nam nie brakuje, bo i właśnie te okoliczności różne, zewnętrzne, na pewno są trudne, ale też i w samym Kościele jest sporo różnych problemów, które muszą być rozwiązane, żebyśmy poszli krok do przodu. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najbliższego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Działalność Akcji Katolickiej polega na tym, by być spójną z Matką Kościołem, z Ojczyzną. Z Matką Kościołem i z Ojczyzną. Czyli wiara i Ojczyzna. To, co dali nam przodkowie, nie tylko zachować, ale żeby urosło. Pójdźcie do mnie, moje dzieci. Przyszedł czas. Pójdźcie do mnie, moje dzieci, przyszedł czas. I my też zgromadzeni, pokładajmy Maryi, czyste serce Bożej Matce, darujmy. Taką metodą na zmianę świata, na ewangelizowanie, to jest ta metoda od czasów Jezusa aktualna, którą On nam zalecił, wskazał i sam przede wszystkim był po prostu prorokiem, zbawicielem. To jest świadectwo wiary, ta prostota życia chrześcijańskiego, to nie ściganie się ze światem, tylko szukanie Królestwa Bożego. Ale paradoksalnie bycie świadkiem w dzisiejszych okolicznościach jest bardzo trudne. Dla wielu to jest czasami nawet niemożliwe, ale to jest być albo nie być, tak myślę. Albo będziemy świadkami, albo będziemy po prostu faryzeuszami. Panie nasz Jezu Chryste, dziś Akcja Katolicka w Polsce zebrana u stóp Pani Jasnogórskiej w roku jubileuszu 25. rocznicy wznowienia działalności w ślad za pasterzami polskiego Kościoła staję przed Tobą, by uroczyście dokonać aktu oddania się Twojemu Najświętszemu Sercu.
podobnie jak nasi przodkowie, u progu niepodległości, tak i my polecamy Ci dzisiaj Zarząd Krajowy, diecezjalne instytuty i parafialne oddziały, dziękując za dar wolności. Oddając się Twojemu Najświętszemu Sercu, prosimy, przyjdź Królestwo Twoje, a w ślad za świętym Janem Pawłem II wołamy, niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi.